bo w demokracji ateńskiej, żeby brać udział w czymkolwiek, to trzeba było skończyć kurs obywatelski. Każdy mężczyzna w wieku między 18 a 20 lat kończył kursy obywatelskie, po czym dopiero mógł uczestniczyć w tak zwanej demokracji. Jakby teraz kazano wszystkim wyborcom, przypuśćmy, po skończeniu kursu obywatelskiego, zdaniu egzaminu, dostajesz plastikową kartę już tak do końca życia i będziesz mógł dopiero z tą kartą plastikową głosować. Wrzask by się rozległ. Musieli się społecznie udzielać też. Musieli się społecznie udzielać. Ktoś, kto nie brał cały czas systematycznie udziału w życiu publicznym, w życiu społecznym, to był nazywany jak idiotes. Był nazywany idiotes. Tak. Idios po grecku to znaczy sam w sobie, sam dla siebie. Taki Zosia Samosia zamknięty w sobie, tylko moje sprawy mnie interesują, mój portfel, a resztę mam gdzieś. Prawda? To takiego idiotą nazywano. Wspólnota kotów. Tak. Tak, więc mówię, gdyby dzisiaj próbowano odebrać, no, proszę Państwa, patrzmy jeszcze szczyty obudy. Prawda? Święto Konstytucji 3 maja to święto demokracji. Proszę Państwa, Konstytucja 3 maja odbierała prawo głosu szlachcie gołocie, czyli po rusku hołocie. Hołysz, ten co nie ma pieniędzy, golec. I nie demokratycznie była uchwalona. Tak. Gdyby dzisiaj próbowano odebrać non possessionatom prawa głosu, to by się wrzask rozległ. Wrzask by się rozległ, prawda, wielki. Polecam książkę Erich von Kulen-Leddin, Demokracja, opium dla ludu. Ja to kiedyś wydałem we Wrocławiu, notabene. Wznowienie tego, to była Pertkiewicz, chyba wydawnictwo Prohibita. Takie barany, stado baranów na okładce, prawda, jest. Polecam, to jest katechizm antydemokratyczny. Lenin, Marx powiedział, tak. Wprowadzić demokrację, a oni demokratycznie przegłosują socjalizm. Tak, demokracja jest wstępem do socjalizmu. Koniec. A kucharka będzie ministrem. Narodowy socjalizm demokratycznie wszedł. No tak. Narodowy socjalizm został demokratycznie wprowadzony. Jak najbardziej. O czym się zapomina. I się mówi naziści. Nie, trzeba mówić rozwiniętym tekstem. Narodowi socjaliści. I to była partia lewicowa, nie żadna skrajna prawica. Tak. Czerwone sztandary. NSDAP to była po prostu narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników. Krasnym znamieniem. Tak, czerwone flagi, tylko że tam krzyż złamany, a tam gwiazdeczka była, sierp i młot. KKRS. Proszę Państwa, 5 lat łagru dostawało się w Związku Radzieckim i kolega Rosjanin kiedyś tłumaczył lat temu 30 za próbę rozszyfrowania symboliki herbu Związku Radzieckiego. Zwiercha młot, zniża sierp. Eta nasz sowiecki herb. Chociesz żnij, nie chociesz kuj, wsi równo pouczysz. Wiem, o co chodzi. 5 lat łagru za to się dostawało. Ale proszę Państwa, właśnie coś, znajomość rosyjskiego dzisiaj. Kto dzisiaj się uczy rosyjskiego? Kto dzisiaj zna rosyjski? Ja. A no widzisz, bo nas zmuszano, chyba od 5 klasy podstawówki. Niektórych zmuszano, niektórych nie zmuszano, ale byli tacy, co nie rzucali kamieniami na szkołę. Tak, ale mnie ojciec mówił, pamiętaj, język wroga trzeba znać. Ja sobie dzisiaj mogę swobodnie teksty filozoficzne, teologiczne czytać po rosyjsku. Dzięki temu. Mało tego, mało kto wie, że w Warszawie, nawet nie tylko w Warszawie, były Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i były księgarnie radzieckie, gdzie książki, naprawdę książki, które kosztowały dziesiątki dolarów w Nowym Jorku, można było kupić w cenie 2 biletów tramwajowych w tłumaczeniu rosyjskim. Bo oni nie szanowali żadnych praw autorskich i tak dalej. No, albo płyty, proszę Państwa, zespoły Pink Floyd. Wiecie, widzieliście coś takiego? Kamanda Pinka Floyda. Prawda? Mam trochę taki. Albo The Bee Gees Ensemble. Tak, były takie rzeczy. Ja już widział Bondżowi. Bondżowi, tak, tak był. Bondżowi, tak. Mam taką płytę. To bukwami napisane. Proszę Państwa, nie ma się z czego śmiać, bo na przykład w Polsce do nauki historii starożytnego Bliskiego Wschodu lat temu 30 nie było żadnych książek. Pierwsza to chyba pani Julia Zabłocka coś takiego tam napisała, ale nie było, poza tym nic nie było. A poszło się do księgarni radzieckiej, byli najlepsi autorzy angielscy, amerykańscy, francuscy, po rosyjsku. Trzeba było znać język. Książka, która kosztowała w Nowym Jorku 50 dolarów, tam kosztowała, no mówię, 2-3 bilety tramwajowe najwyżej. Tak. Czyli uczyć się języków trzeba. Tak. Dowcipy. Kiedyś się dowcipy opowiadało w językach. Tak. Proszę Państwa, mogę powiedzieć dowcip?
politycznie poprawny człowiek spotyka drugiego człowieka na przystanku trolejbusu. Wiecie Państwo, że w Rosji, w ogóle na wschodzie, nie mówi się Żyd, tylko Jewrej. Prawda? No i stoi człowiek, ten drugi do niego podchodzi, mówi, co tu robisz? On mówi, a Jewreju trolejbusa, zamiast a Żydaju go. No mówię, to takie dowcipy w języku rosyjskim, no dwóch złodziei ukradł wpływ monopolowy, spotykałem się za tydzień i to było... Aluszka, co ty z wódką zdjęłał? No prodał. A z dingami co ty zdjęłał? No da papił. No albo znowu radziecki dowcip, babcia stoi na przystanku trolejbusu, godziny nie ma, ogromna kolejka, trolejbus przyjeżdża, ludzie się rzucili, babcie wtratowali w błoto. Przychodzi amerykański turysta, chce się popisać znajomością języka rosyjskiego, babcie podnosi, otrzepuje taki palto z tego błota i mówi, łot babuszka, łot kultura, nie? A babuszka groźnie na niego spojrzała, mówi, towarzysz, tak gawarit nilzja, w Sowieckim Sojuzie kultury mnoga, trolejbusa nie chwataje. Także no to właśnie języki są fajne.